serdecznie naszych słuchaczy na Bielańskim Podcaście. Dzisiaj będziemy rozmawiać o książkach, które polecają bibliotekarki i bibliotekarze. Będą to książki, które będziecie mogli zabrać na wakacje, do walizki, do plecaka. Może, Moniko, widzę, że Ty przygotowałaś trzy fantastyczne pozycje dla najmłodszych. Jakie to pozycje? Są to książeczki, które można oczywiście zabrać ze sobą w podróż wakacyjną. Pierwsza z książeczek Jamnik Jacenty autorki Juliette Legrand to historia, opowiadanie o małym Jamniku, który bardzo chciałby zostać artystą. Niestety nie rozumieją go ani właściciele, ani koledzy, a to jego marzenie. Czy mu się to uda? To zostawię może naszym czytelnikom, aby sprawdzili, czytając to opowiadanie. Książeczka jest również wartościowa ze względu na wspaniałe, piękne ilustracje. To pierwsza Twoja propozycja. Widzę, że jeszcze przygotowałaś inne. Możesz o nich opowiedzieć? Tak, oczywiście. Druga książeczka Iga i Zaczarowany Miś, Prawdziwa Katastrofa Anny Podsiadło to opowiadanie o dziewczynce, która organizuje akcję sprzątania parku. Tak naprawdę pomaga jej w tym przyjaciółka, mały pluszowy miś, która jest magiczna i która właśnie sprawia, że wszyscy sąsiedzi, dzieci z przedszkola przychodzą do parku sprzątać. Tak, ekologia jest teraz bardzo ważnym tematem i wszyscy staramy się dbać o naszą planetę. Widzę, że jeszcze jest trzecia pozycja. O czym ona jest? To i owo, tu i tam Małgorzaty Strzałkowskiej. Jest to zbiór różnych wierszyków, zbiór różnych fajnych zagadek do poczytania, do przypomnienia sobie, jak to fajnie jest w różnych porach roku. I nie zabraknie tutaj również kilku fajnych przepisów. To były książki przygotowane dla najmłodszych przez Monikę, ale my oczywiście chcemy zachęcić do czytania młodzież. Kasiu, co przygotowałaś dla młodzieży? No ja zacznę od takiej łączącej dzieci i młodzież, a nawet do 100 lat. Książeczka Moniki Bieni Kuningsman, Ole, Hiszpania dla dociekliwych. Naprawdę mnóstwo ciekawych, to taki przewodnik po kulturze, po zwyczajach, historii, perełki, ciekawostki, no i humor. Humor, bardzo ważna rzecz. No i tak jak mówię, zaspokaja tą dziecięcą ciekawość, która jest niesłabnąca od 5 do 100 lat. Kolejną, już taką przechodzącą trochę wyżej, mam pozycję. Coś detektywistycznego widzę, prawda? Tak, tak. Historia Enoli Holmes, czyli młodszej siostry braci Holmes. To jest jedna z serii, bo ja przed sobą mam akurat sprawę zaginionego markiza. To jest książeczka autorstwa Nancy Springer, gdzie Enola po prostu ucieka z domu. Bo wychowywana przez ekscentryczną mamę jest dziewczyną inną na swoje czasy, potrafi walczyć, potrafi myśleć, potrafi różne nietypowe rzeczy jak dla damy w tamtych czasach, młodej damy. Historia się ciągnie, zresztą tutaj nie ma co więcej zachęcać, bo wiadomo, bardzo ciekawe historie. Masz jeszcze coś dla nas? Tak, tak, tak. Mam tutaj już, to już to jest 17-latkowie, przynajmniej 17-latkowie. Czyli taka starsza młodzież. Tu jest tak, historia Nie zakocham się. Autorstwa Alex Light. Mocna deklaracja. Tak. Znana historia, szkolny świat nastolatków, gdzie wyznacznikiem dorosłości jest to, że się z kimś chodzi, prawda, że jakiś chłopak jest na horyzoncie. Dziewczyna. Inna, czytająca, czytająca przede wszystkim romanse. Dlaczego? Dlatego, że pochodzi z rozbitej rodziny, ale rodzice rozstali się jak gdyby bez żadnych awantur, bez żadnych, tak po prostu się rozstali. I ona ciągle szuka tego problemu, dlaczego
Nie wierzy w miłość. Nie wierzy, bo tutaj było fajnie, a tu nagle nie ma. Spotyka się z chłopakiem. W ogóle kapitan drużyny piłkarskiej w szkole, no już to naprawdę jest to, są poddani takiej ocenie, takie, no dlaczego tutaj taka osoba, która nic się nie udziela, a tutaj no, najważniejszy jak gdyby chłopak w szkole. No i jest historia. Oni po prostu umawiają się, że będą ze sobą chodzić. A nagle się okazuje, że można być przyjaciółmi, można, ale to już właśnie za dużo tak, powiedziałam. Za dużo nie zdradzaj, bo chcemy, prawda, żeby przeczytali. Czy mamy coś z fantastyki? Może coś przygotowałaś? Tak, ja to jestem fanką pana Andrzeja Pilipiuka. I tu mam historię troszeczkę takiego innego Pilipiuka. Bo jest to książka w nurcie post-apo o tytule Przetaina. Jest to taka grupa, taka drużyna, też ja mówię, która się wybiera, żeby znaleźć nowy świat, dlatego że stary ginie. Trochę nawiązane do, taka powieść drogi, nawiązane nawet do, i do Tolkiena, i do Sapkowskiego, nawet do Szambocha tam w cyklu Koniaszu. Ale na końcu jest taka, bo to jest jeszcze nieskończona. Autor się przyznał na spotkaniu autorskim, że będzie ciągnął dalej tą historię, ale jest taka, czy obalając stary porządek, wprowadzając nowy, czy nie wpadamy w pułapkę tych starych mechanizmów pod inną ideą. No jakoś trochę bardzo na bieżąco. Super. Kasiu, bardzo ciekawe propozycje przygotowałaś dla młodzieży. Myślę, że może teraz przejdziemy do propozycji dla trochę starszych czytelników. Małgosiu, widzę, że masz wspaniałe propozycje dla naszych czytelników. Tak, to są dwie książki, dwie pozycje francuskiej fotografki, scenarzystki, współpracowniczki i życiowej partnerki reżysera Claude'a Lelouch'a. Czyli przypuszczam, że już się niektórzy Państwo domyślają, że jest to Valeria Perrin. Życie Violet i druga książka Cudowne lata. Tak nawiasem mówiąc, zanim przejdę do takich przedstawienia Państwu, dlaczego te książki należy przeczytać, powiem, że Życie Violet jest jedną z kolejnych książek napisanych przez autorkę. Pierwsza jej książka, Zapomniana niedziela, ukaże się w Polsce w tym roku i już bardzo na nią czekam. Życie Violet zostało napisane parę lat temu, wydane w Polsce w ubiegłym roku. Cudowne lata to druga książka, ukazała się w Polsce w tym roku. Proszę Państwa, czytając Życie Violet, przeżywałam ogromne rozterki własne, ponieważ jest to historia niezwykłej naprawdę kobiety, którą los zaprowadził w takie miejsca, których myślę, że byśmy się może nie chcieli nigdy znaleźć. Jest to naprawdę wielka pochwała radości z małych rzeczy. Violet jest kobietą, która spędza całe dnie na cmentarzu. Jest taką gospodynią cmentarną, która jest to zawód we Francji wykonywany. Myślę, że w Polsce jest on zupełnie nieznany. I będąc na tym cmentarzu, oprócz tego, że pielęgnuje kwiaty, zapisuje w swoim pamiętniku, w małym notesie, wszystkie informacje związane z poszczególnymi pochówkami. Przychodzą na cmentarz rodziny, które były lub nie były, nie towarzyszyły lub towarzyszyły swoim bliskim w tej ostatniej drodze. Ona przypomina o różnych faktach. Jest to kobieta, która jest naprawdę wzruszająca opowieść o takich wyjątkowych, ukrytych
właściwościach życia w codziennym życiu po prostu. Jest to naprawdę rozdzierająca serce historia kobiety, która pomimo ogromnych własnych tragedii i nieszczęść odbudowuje siebie, odbudowuje swoje życie. Bardzo serdecznie zapraszam do zabrania tej książki ze sobą, bez względu na to, ile rzeczy znajdzie się w walizce. A druga książka to Cudowne lata, tej samej autorki, trochę już inna, ale również bardzo poruszająca historia o miłości, o stracie, o nadziei, o przeciwnościach losu. Jeżeli jeszcze czas pozwoli, to bardzo chętnie opowiem Państwu o kolejnej książce. Tym razem już nie będzie to francuska literatura. A jaka literatura? Bo bardzo nas już w tej chwili zachęciłaś. Amerykańska. Małgosiu. Możesz zdradzić coś więcej? Pani March, Georgia, pani March Virginie Fayton, to znakomity z kolei thriller psychologiczny z elementami czarnej komedii i satyry społecznej. Słuchajcie Państwo, pani March jest to tak zwana gospodyni domowa, która posiada męża, znakomitego autora książek, który to, pani March generalnie nic nie robi w domu, oprócz tego, że musi bardzo ładnie wyglądać, oczywiście pachnieć, no i kochać swojego męża. Pan March napisał kolejną powieść. Pani March udała się pewnego dnia do cukierni i usłyszała od zaprzyjaźnionej, wieloletniej już przyjaciółki, znaczy właścicielki tej cukierni, taką informację, że to chyba w tej ostatniej powieści to pani jest odzwierciedleniem, pierwowzorem tej głównej bohaterki. A bohaterka tej najnowszej, odnoszącej sukces powieści, to jest odrażająca kobieta o imieniu Joanna. Mogosiu, ale nie zdradzisz nam końca tego thrillera, prawda? Natomiast bardzo serdecznie również zapraszam, aby koniecznie ta książeczka znalazła się w naszym plecaku. Płynnie od zagadek thrillerów przechodzimy do książek popularno-naukowych. Mikołaju, wiem, że ty przygotowałeś fantastyczne propozycje dla naszych czytelników. Zgadza się. Mam dwie propozycje dotyczące buddyzmu. Jedna jest książką stricte na temat nauk Buddy. Prezentuje ona zarówno samą osobę Buddy, historię, jak i również całe spektakl wierzeń buddystów. Jest to tytuł Nauka Buddy, ale poprzez lekturę tej publikacji możemy odnaleźć wiele wskazówek, które można wykorzystać w obecnym naszym życiu współcześnie. Bowiem podstawą buddyzmu jest tak żyć, aby nie szkodzić innym, co jest dość uniwersalnym przekazem. Drugą z pozycji natomiast jest Ajurweda, sztuka życia. Jest to również pozycja napisana przez buddystę do tego lekarza praktykującego medycynę i leczącego zarówno w sposób tradycyjny za pomocą leków, jak i w sposób buddyjski, to znaczy stosujący trochę naturalne metody, jak i również wierzenia, że podstawą tego, żeby czuć się dobrze, trzeba wierzyć w to, że nasz organizm funkcjonuje dobrze i że przez to, co my robimy, będzie on nadal poprawnie funkcjonować. Weroniko, a jaką propozycję ty przygotowałaś dla naszych czytelników? Ja przygotowałam jedną, ale myślę, że bardzo ważną propozycję. Głusze, Anne Goetz. Jest to laureatka tegorocznej edycji Nagrody imienia Ryszarda Kapuścińskiego. I jak wspomniało samo jury, jest to niezwykle udana próba oddania głosu osobom niesłyszącym. Myślę, że większość z nas nie ma świadomości, jak te osoby na co dzień funkcjonują, jak żyją i z jakimi problemami się stykają. Dla mnie było to olbrzymie zaskoczenie, myślę, że dla Państwa też będzie, że na przykład spora część z tych osób nie zna języka polskiego. W ogóle.
Jest to trudne bardzo dla tych osób funkcjonować w naszym społeczeństwie i myślę, że bardzo ważne, żebyśmy my dowiedzieli się, jak oni żyją, jak sobie radzą na co dzień, jak sobie radzą na przykład na zakupach, w kontakcie z osobą, która stoi za ladą, albo jak sobie radziły te osoby w czasie pandemii, kiedy wszyscy mieliśmy zasłoniętą twarz i nie widziały naszych ust. Bardzo Wam dziękuję za wszystkie propozycje. Myślę, że czytelnicy na pewno chętnie będą wypożyczać, bo wszystkie książki można wypożyczyć w bielańskich filiach biblioteki. Przygotowane zostały przez pracowników biblioteki Weronikę, Monikę, Kasię, Małgosię i Mikołaja, a moderowała dzisiejszą rozmowę Kinga, dyrektor Biblioteki Bielany.